Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem ministra zdrowia, od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia. Swoją działalność muszą zawiesić hotele, wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych, galerie handlowe z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, apteki, drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe oraz pralnie. Zamknięte zostają również kina, teatry, muzea oraz galerie sztuki. Możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online. Swoją działalność muszą zawiesić także baseny, wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej. Nie skorzystamy również z usług saun, solariów, łaźni tureckich, salonów odchudzających, kasyn oraz stoków narciarskich. Kluby fitness i siłownie pozostają dalej zamknięte. Zamknięte zostają również obiekty sportowe. Te jednak mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności. Minister zdrowia poinformował na konferencji prasowej także o wprowadzeniu na najbliższe 3 tygodnie, do 9 kwietnia, nauki zdalnej dla uczniów klasy 1-3.